Podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu w Kutnie prezes kutnowskiego szpitala Marek Kiełczewski zaprezentował statystyki dotyczące kutnowskiej lecznicy. Na koniec czerwca koszty działalności szpitala to kwota blisko 24 milionów złotych. Po stronie przychodów była kwota ponad 22 milionów złotych. Na koniec lipca wartość nadwykonań w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia to blisko 2 miliony złotych. W ciągu pół roku szpital przyjął ponad 7600 pacjentów. W tej chwili w szpitalu jest 372 łóżka czynne. To jest 312 łóżek szpitalnych i 60 zakładów opiekuńczo-leczniczego. W ciągu tych 6 miesięcy było leczonych 7648 pacjentów i 108 pacjentów podopiecznych zakładu opiekuńczo-leczniczego. Średnio na jedno łóżko przypadało 26 chorych. Średni czas hospitalizacji to jest 5,4 dnia. I oczywiście na różnych oddziałach jest to różnie. Szpital rozpoczął realizację nocnej i świątecznej pomocy medycznej. Początkowo Narodowy Fundusz Zdrowia życzył sobie przedłużenia ilości zespołów nocnej pomocy lekarskiej do 3, tak jak miała poprzednia firma RedMed. Natomiast w momencie, kiedy rozpisaliśmy konkurs, ponieważ nie mamy tylu lekarzy do ustawić te dyżury, rozpisaliśmy konkurs na udzielanie tych świadczeń, żeby się wspomóc lekarzami z zewnątrz, czyli personelem z zewnątrz. W tym dniu otrzymałem informację od Narodowego Funduszu, że jednak po uzyskaniu przez informację z GUS-u, że jednak powiat kutnowski nie liczy powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Zespoły są tylko dwa. Takie są zasady w Narodowym Funduszu. Do 50 tysięcy, do 100 tysięcy i tam potem do 150 tysięcy i tak dalej. Co 50 tysięcy jest kolejny zespół. W związku z tym od 22 sierpnia realizujemy to zadanie w sile dwóch zespołów. W opinii prezesa szpitala jest to jednak zbyt mało. To co pewne, to to, że do końca września w ramach nocnej i świątecznej opieki będą pracowały dwa zespoły medyczne.